Ja jestem Cassie i witam was w kolejnym odcinku z Terem Bogatym. Już dzisiaj w środę, o. I dzisiaj belowanie, szybkie belowanie. I dzisiaj jeszcze będzie kiszonka, więc będzie się działo. Ale nie wiem, czy zdążymy na kiszonkę. Jak w ogóle, no teraz pojedziemy na 11 pole, później na 12, czyli jeden z największych. Dobra, teraz czas wjechać. O kurde, lurde. Od razu wam mówię... O! Wjedź. Zawis lewym kołem. Szczęście łapkę i suba na kanale, bo pomaga mi to w rozwoju. A rozwój jest bardzo ważny teraz, bo na 100 subów będzie specjal. Dobra, zaczynamy od razu. No i warto chyba, nie? Już nawet nie mało zostało, bo 35 subów, więc no, mało nawet. No i wbijajcie na nasz nowy serwer Discord z Jakubem. Takim też youtuberem. Pewnie dam wam link do jego kanału razem z Gasiorkiem, czy no, wiecie chyba. Też może dam wam link pod tym filmem. Mamy nasz serwer Discord, gdzie możecie wbić. Serdecznie zapraszamy. Link macie, pierwszy link w opisie. Drugi link to mój Discord. Mój. Jeśli chcecie popisać tylko ze mną, no to też możecie. No i wbijajcie na Instagrama, no i TikToka. Też linki macie w opisie. Nawet szybko nam to idzie, ale nie jakoś szybko. Od razu pojedziemy na właśnie na 12 po offsie. Jak w poprzednim odcinku jeszcze widzieliście kombajn. No to już skończyliśmy tam skosić, no i zostało tylko poprasować i pozbierać belki. Bo kurde, no chyba będzie duży zarobek. O kurde, to taka kubka. No więc zapraszam do oglądania, bo to są ostatnie odcinki ten bogatego. Więc już w ogóle. Później tylko przejdziemy. No, przejdziemy głównie na WGA i inne. Kiedyś WGA przejdzie na drugi sezon, gdzie będzie w FS-ie 23. Prasowanie to szybko nam idzie. A! I oddałem w końcu sąsiadowi tą szczepę samozbierającą. I patrzcie, jaki stan konta. Bo normalnie po tym polu tu... No, raz jechałem, a drugi raz to była pełna przyczepa aż po brzegi, po tamtym polu. O! Aż po brzegi było wypana, więc duży zarobek jeszcze oddałem. No, trochę straciłem. Ale 130 tysięcy, 128 dokładnie, no to mega zarobek. No wiem, że robię mijaki, ale to na chwilę poprawię. Dobra, teraz pierwszej. A, oczywiście... Kurde, co miałem powiedzieć, że... A, to już nie. I szczerze, może i dziwnie to powiedzieć, ale jakoś wiem,
dopiero tak mówię, ale jakoś alkohol nie zachęca, jakby ktoś pytał. Więc nigdy nie piłem, nie piję. Nie będę pił. Nawet jakiegoś piwa. 00 nawet. Bo to piwo też. No już sprawę skończyliśmy. Pole pierwsze. I nie wiem, kurde, czy zdążymy. Albo właśnie głównie na belowaniu. Prasowaniu. Głównie się zajmiemy. Dzisiaj. No niestety, przepraszam, no ale... Kurde, nagle tak się okazało, że dużo, że... Prasowanie jednak jest długie. A jednak nie pozbieramy tamtej łąki samozbierającą. A sobie jednak inaczej. Bo... prasą sobie zbierzemy na kostki. Później to sprzedamy, albo damy zwierzątkom. I problem z poprzedniego odcinka rozwiązany, po prostu ta przyczepa na wełnę po prostu blokowała palety, że nie mogły wyjść, więc odstawiłem w inne miejsce i teraz produkują się paletki. Palety, no. Ej, nawet kostek jest dużo, pa. Dużo będzie zbieranie. Dobra, zjeżdżamy na... prawie największe pole, bo największe pole to jest tam. Tam jest kukurydza i już urosła i obiecuję wam, następny odcinek to będzie kiszonka. I dam wam odcinek w czwartek, no dam. No dobrze. Także zaczynamy długą podróż. Porównajcie sobie. 11, czyli to, gdzie obok stajnie. Po prawej stronie. Versus 12. No to takie 3 jedenastki. Raz, 3 razy większe może, albo 2,5. Większe pole, bo nawet i 4. Więc, 4 to może trochę za dużo, ale takie 3,5, 3 to już chyba na pewno. Więc 7 minut przekształci się w 28, czyli to będzie jeszcze 35-minutowy film. O kurde, jak tu zmieścimy jeszcze zbieranie bel? Jest. Jak to będzie ten film trwał z 50 minut? Bo tak, mówię, że w następnym odcinku będzie kiszonka, a nie zmieści mi się. W tym odcinku głównie na belkach, na kostkach się zajmiemy. Więc teraz prasowanie, a później zbieranie. Także dużo mamy roboty. To u nas pierwszy spiemy. Klasik. Trochę tu jest taki... Nie wiem, czy w prawdziwym Xerionie też tak jest, że... Tu nic nie ma, jest tak brzydko. Tylko tu jest, tylko tak przeniesiona. Jest kierownica, jest... Są i kierunki.
pedały, fotel, no i co? No i elektronika tutaj, czyli najważniejsze. O, teraz taka duża skrupa. Aha, jeszcze tamtą łąkę musimy sprasować. No to to będzie dopiero. Chociaż zrobiliśmy już... A, cztery. Cztery. Cztery, cztery, cztery pokosy versus. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i takie dziesięć. Moi mili państwo, jeszcze 10, no 9, bo tam takie, tak mało zostało, to to 9. Jo, bo, no to nie, jak, czekaj, ruszyliśmy, to jest 11 minut odcinka. Że jak dojedziemy, to zobaczmy. Aż ponad po. Jak, też. Jeszcze trzynastka jest dłuższa, nie? To trzeba przyznać. Ty. No i dojechaliśmy pół, około pół minuty nam zajmuje, żeby przejechać całe pole. Wzdłuż. No trochę, trochę daleko, nie? No ale trzeba jakoś... I teraz... O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, nie, dobra, to już nie liczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ach, trzy. Dwa to minuta. Cztery to... dwie minuty, cztery. Trzy chyba... 3,5 minuty, coś takiego. Nam jeszcze będzie. No. No te. Który to jest pokus? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siódmy. I 5 minut. Ach, nie wiem. Pani. Zobaczcie, jak się kostki wypchają. Tu się tak... Cyk. I to nawet często. Szkoda, że jakby w oryginalnych farmingach nie ma belarek, że no belki robi, a nie kostki. To szkoda, ale no, jak się mody by pobrało, to lepiej, nie? Ale to jest taka jakby fabuła. Co ja mówię? To nie ma nic wspólnego z fabułą. Znaczy, no, farmingu jakby nie ma fabuły takiej. No, postać nie gada, nie śpi. No dobra, w 20 i starszych, no nie śpi. Ale w 23 jakby... No niby może spać, ale to jest nieprzydatne. No chyba, że chcecie pominąć czas jeszcze szybciej. Jakby, ale nie wiem, czy to jest... Nie, może trochę. Ty nawet... No właśnie połowę... Oho! Połowę pola zrobiliśmy przez 7 minut. I co my będziemy robić? No, aha, jeszcze prasować tą dziewiątkę. Później dopiero zbierać belę. I chyba jeszcze gorsza praca. Chociaż... Chociaż, no tak. Tu sobie jedziesz, nie interesuje ci coś, co tam wypadnie, czy jakieś dziecko. Kostka czy zielona kostka, przejedziesz, a tam musisz precyzję, żeby idealnie złapać kostkę, sobie się
żeby weszła w te tego widelca takiego. Ten. Więc jakby tu też trzeba precyzję, żeby chociaż trafić na pokus. Nawet dobrze. No ale ten. To jeden. No i wiecie. Belka inaczej się ułoży stanie, no i trochę trzeba będzie tak pod skosem wyjechać i tak trochę średnio. No i teraz trzy pokosy. I jeden taki mały dosyć. Chociaż nie. Taki nos dosyć normalny. Chociaż 16 minut odcinka, 17. No to jest półtorej minuty i pojedziemy na następne pole. No dawno nie było prasowania, co nie? To musimy zrobić. W ogóle dawno nie było ten bogatego, bo safe mi się usunął i musiałem znowu zasiać pole, ale tym razem chyba właśnie nie owsem, o tamte pole, tylko kukurydzą. Bo będzie ciekawiej, nie? Kiszonka w końcu jakaś. Czy tam ziemniaki, już nie pamiętam. Więc to przyczyny, dlaczego nie było ten bogatego. Prawie miałem taki tydzień, że jeden film dałem. No przepraszam, ale pracowałem nad... Tutaj musiałem zasiać. Znaczy mogłem pracownika, no ale... Wiecie... No sianie to chyba jest bardziej szybsze niż agregatowanie, więc no... Także jeden pracownik do... O, paść się przyłoży. Belka. Jeden pracownik był szybszy od drugiego, więc co... blokowało jednego, więc musiałem na chwilę zatrzymać tego, co siał, więc i musiał trochę... Ten, co agregatował, pojechać. A ten jak później. No ta. Nie wiem czemu, ale później wyszło. O pół minuty. Przepraszam, ale... Później. Później mam. Nie wiem. Dobra, dwie belki. Lecimy na... Oczywiście została ta jedna. No oczywiście, już prawie wyszła. No ale będzie, ta pierwsza belka to będzie belka słomy, no bo została trochę. Połowa to będzie belka słomy, a połowa to siana. A jak tu jechać? Proszę z gospo, nie chyba. No później, jeszcze trzeba będzie za gnojówką zalać. Przecież. Patrzcie, ja zostawiam, o. Serio? Zostawiam i patrzcie, będzie, opa, hamuję. O kurde, prawie było zderzenie. No, nie róbcie tak, nawet w grze, tym bardziej w re... Czy kogoś tu pa... No, jedziemy sobie, lalalala. Nie róbcie tak w realu. Tym bardziej, bo nie, możecie nie zdążyć tak samo nawet w farmingu. Po co? Chociaż, o tu już rządy stoi. Kiszonka to zaczniemy na tym polu, bo jest mniejsze. Tu można chyba sobie sprzedać i kupić krowy, tylko nie. Widzieliście, gdzie się odbił śmiesznie? Tak uderzył i się przesunął. Tak. Ej, no. Dobra, muszę się skupić. Rozbijam się ciągle. Tu był rzepak.
możecie zauważyć, był. No, nagrałem tylko 6 pól, nawet nie 4. 4 pola ze żniw, ale jeszcze inne rzeczy oczywiście były, nie? I są dalej w planie i oczywiście tak zostanie. W czwarteczek dostanie ta kiszona czeto. Chyba nie? No dobra, to już jakoś inaczej. Tak czy siak. I patrzcie teraz. O kurde. Belujesz siano, a tu wychodzi słoma. No o, to już zielone. A później to sprzedamy oczywiście. O kurde, jaki skręt ja tu zrobiłem. Nawet Xerionem, co ma podwójną oś skrętną. Ledwo się wyrobić. Ciężko, ciężko, ciężko. No i zostawiłem taki... Oj. A dobra, pojadę tędy. Został taki mały cpelek. Znaczy no, taki mały pokos. Inaczej miałem jechać, ale dobra. Tu jeszcze dwa, tam jeszcze dwa. No dobra. Cyk. O. No, git. Tu możecie przyjechać, to jest Big Joe Farmers Market. Możecie sprzedać swoje zboża. Jeśli tylko byście chcieli, bo oczywiście jeszcze jest West Hill, tam inni. A to poprawię. To zaraz poprawię, ty się nie musicie martwić. Ej, serio taka trawa już urosła? Czy ja tak widzę? No zobaczcie. No zobaczcie w ogóle. Jak trawa do połowy koła jest. No patrz jak ile siana. Normalnie drabinkę mi zasypało. Ale siano ty. Siano, hajs będzie. Ile siana, hehe. Kurde, ej, myślałem, że będzie dłuższy film, ale też jest długi. Znaczy będzie długi. Chyba będzie 35-minutowy nawet. Kurde. Musimy dzisiaj to 6 R-kom. Kurde, ale... Lalony ładne. Pozbierać właśnie. No ciągle mówię i nie mogę zapomnieć. No i dobrze. Mam nadzieję, że nie zapomnę i... Kurde, już się pogubiłem. O, tam stoi John Deere. I tam widzicie poletko. Tam już no, są bele, więc... Już się pogubiłem. Nie wiem, tu nic nie ma. Tu jeszcze. Ile siana. Patrzcie, aż to do chłodnicy leci. No, och, tak. Takie to, kurde. Dbanie o nadbytki. Wiem, bo tu trochę nasranek tego siana. O. Dobra, macie. Jedna belka wyszła. Osę pojedziemy polną. Będzie większa frajda.
Dobra. Ej, nawet fajnie idzie ten ksegonik po polnych dróżkach. Tak. Za bardzo te dróżki mi się nie podobają. To są bardziej takie ścieżki, ale no bardzo szerokie dosyć, na, jak na takie ścieżki, wiecie. Takie od, wychodzone od butów ludzi czy innych zwierzaków. No tu chyba ścieżka dla pojazdów, ale dosyć duża. Jak widać i trochę mi się to nie podoba. No ale nawet ma taki klimat, taki swój, taki nie taki, o, swojski. I tu takie slalomy, a nie prosto, a czemu? Welcome home. No witam, domek. A, belarkę. Belarkę to tutaj. O, z Xerionem razem. Palmo, oho. Six, slalom. Taka ósema. A, dobra, telepierniemy się do tego John Deere'ka. Najpierw bele słomy, chociaż możemy też siana. Ale jakby bele siana nie możemy dać do naszej stodoły. No, może i szybciej jedziemy, bo nie ma ograniczenia. No ale o, tutaj zanim to tego woda, no o, tu się już stawia trzeba. Dobra, gdzie jest belka? Nie ma belek tutaj, dobra, lecimy. Uff, udało się. A tu są nagle belki, a tam nie ma. Połowy nie ma. Nie wiecie, jak to działa. To jest w ogóle nowy nabytek. Tego nie widzieliście. Chyba. Znaczy widzieliście gdzieś. Na odcinkach, gdzie indziej. Cyk, tu, o, tu się przesuwa. Tu się jakby tak nakłada, czy coś. O, i tu już mamy trzy takie kubki. Kubki. No wiecie. Wieżyczki. Oj, teraz będzie druga, czyli czwarta. O, patrz, tu leci za tą pierwszą. Cyk, to się przesuwa, a to leci do góry. Wiecie już chyba zasadę. O kurde, wszystkich pól chyba nie da rady. Oj, oj, oj. Dobra, będzie dużo materiału. O kurde, ale dziwnie. Patrz, ale faza, tu jest tak ciemno, a tu jest tak jasno, ale biała szyba. Ej, dużo już mamy tego. Szósty ten będzie, dobra. Może się POV zobaczyć. Cyk, se jedziecie, no. Cyk, o. Tak sobie jeździcie w kółku. O! Ostatnie chyba dwa będą. Dobra. O kurde! O jasny gwint, jak mnie wyrwało do góry. No nieźle. Ja. Yeah. No to. Będzie na szorsy, kilka szorców będzie. Oj, już nie wejdzie. A szkoda. Dobra, i teraz jedziemy sobie na chatę. O kurde, trochę daleko na chatę. No nie, ja się boję polnymi, więc pojedziemy asfaltówką. 30 minut odcinka. Ja nawet miniaturki nie zrobiłem. Dobra, czekajcie, muszę zrobić. O, fajne.
Dobra, już jestem. Zrobiliśmy zdjęćko i lecimy teraz. No trochę trzeba się, aż by się rozpędził do tych 56. No to brakuje, no powiem szczerze wam tego Fenda, no był najszybszy, o kurde, szybko zjechaj to. No 6 dych leciał, więc no, nawet dużo. Jeden z najszybszych traktorów w grze i na gospie. A teraz tu 40, 50, 50, 50, o. 40 to ten rząd największy jedzie, nie? Roletkę, aha, roletki się nie da oczywiście. O kurde, no i nie. Może koniki chyba nie lubią. Słomki. O, już jesteśmy tutaj. Nie zatrzymujemy się, bo po co? Rozpędzamy się do ognia. Lecimy. Później, gdzie są hamulce? Pojedziemy tamtędy chyba. O, tutaj się zajeżdżamy. O, tutaj daj, o, patrz się. Jak słomę podaje. O, tutaj mamy już. Jakby to wygląda, jakby mało mega bel było, ale w środku jest tak naprawdę mega. Tylko nie widzicie, bo jesteście ślepi. Ja też, nie widzę. I cyk, wysypujecie se. O, patrzcie. 90 stopni kąt. To się chyba wtedy tak. O! Nie ma już miejsca! O kurde! Ej, bo mi się chyba słoma przesuwa. Nie, ale kurde, już miejsca nie ma. No to nieźle. Ty, musimy chyba sprzedać trochę. Ty, jak my musimy trochę sprzedać, nie no. No i serio. I teraz chcę powiedzieć, że nie chcę tego powiedzieć, ale chyba muszę. O, wiem, ale ja... O kurde, to wyspałem. Cyk. To się tak rozszerza. Cyk. O, bierz to. Cyk, następne. O, bierz, no. Musimy się trochę cofnąć. Żeby zebrać te następne. Te pierwsze. Jaj, na marne, bo nie widziałem. No tam. Obora nie ma jako. Stodoła nie ma nieskończonej pojemności. No w realu tak samo. Chyba że kupicie sobie nieskończoną halę, ale to. Nieskończoność pieniędzy kosztuje, czyli no, będziecie ciągle płacić. Ciągle budować będą. Więc trochę to nie ma sensu, no ale tutaj ma sens jakby urealnić to. Pa. I tu się pojawia, yeah. No nieźle. Albo teraz tutaj, o, z dołu se weźmiemy. Pyk. Się pojawi. Ty, nie pojawiło się, patrzcie. Słoma latająca. I cyk, następne. To tu się nie pojawiło. Czy co jest? A, myślałem, że zabetonowane. Tu jeszcze mi wypadło, ale będzie. O! O i następne, nieskończoność, mamy słomy. O, weź to. O, i następne. Dobra, bierzemy sobie. Pyk, cyk, i następne się pojawia. Śmieszne to jest. Dobra. Teraz ostatnie. No, ostatnie. I cyk, następne.
Musimy do Larego pojechać sprzedać kostki. O, przepraszam. Jeśli ktoś to słyszał, pewnie słyszał oczywiście. No przepraszam, przepraszam. Jadłem teraz. Przed filmem oczywiście. Nie na filmie. Żeby nie było. Uważaj! Wypad! Cyk. Tutaj chyba nie. No, tu. Ciekawe ile nam da. Bo to jest Larys Livestock. Stock. To jest jedyny, który kupuje Belę. Czyli możemy u nas u niego tylko. Nie, tylko u niego sprzedać Belę, więc. Dawaj, 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 dawaj. No, dawaj, dawaj. I cyk. Co jest? Kurde, spagowało się. 2000. Ej, patrz! O kurde! Spagowało się. Czekajcie. Robię zdjęcie na policję. Kurde. Nieuwierzytelnione moce tu są. Ty. Da się to jakoś... Halo! O kurde. No to... To mamy problem lekki, bo... Lary! Przyjmij to. Ty kurde. Czekajcie, mam pomysł. Halo, budowa wieszcza. Budowa. Au. O kur. Ej, bo mam. Ej, no. Zbugowało się. Dobra. 40 minut odcinka już. Ja się z wami żegnam, bo przy tym pięknym, niecodziennym wi. Nie. No wiecie, no. Elo!